Witajcie, drodzy internauci, na kolejnym spotkaniu z serii List do Rzymian. Zanim zaczniemy sobie studiować trzeci rozdział, chciałbym Was zachęcić do tego, aby polubić filmik, udostępnić, zasubskrybować oczywiście, nacisnąć jeszcze dzwoneczek i komentarz oczywiście jest też miło widziany. Kiedy studiowaliśmy drugi rozdział, zauważyliśmy, że Paweł kończy pewną myśl na obrzezaniu i tak jak mamy tekst podzielony, również tutaj zaczyna tym motywem. Przeczytajmy sobie pierwsze wersety, które będą nam mówiły w kontekście Bożej sprawiedliwości w niesprawiedliwości. Na czym więc polega wyższość Żyda, albo jaki jest pożytek z obrzezania? Wielki pod każdym względem, przede wszystkim ten, że im zostały powierzone słowa Boże. Cóż bowiem, jeśli niektórzy nie uwierzyli? Czyż ich niewiara zniweczy wiarę Boga? Nie daj Boże. Przeciwnie, niech Bóg będzie prawdziwy, a każdy człowiek kłamcą, jak jest napisane, abyś okazał się sprawiedliwy w swoich słowach i żebyś zwyciężył, gdy będziesz sądzony. Jeśli więc nasza niesprawiedliwość uwydatnia sprawiedliwość Boga, cóż powiemy? Czyż niesprawiedliwy jest Bóg, który okazuje gniew? Mówię po ludzku. Bardzo interesujący fragment. Z pierwszej perspektywy widzimy, że zwraca nam tutaj się do osób, które są obrzezane i nawiązuje do osób nieobrzezanych. Z jednej strony mamy wyższość Żyda, czyli starotestamentowego ludu Bożego. Z jakiego powodu? Ponieważ oni mają Słowa Boże. A więc do nich były kierowane przesłania przez na przykład Mojżesza, przez proroków Izajasza, Jeremiasza, przez różnych innych mniejszych i większych ludzi, którzy odpowiadali na wezwanie Boże, byli wysyłani, aby poinstruować tą grupę ludzi, aby oni zachowali właśnie prawo Boże, aby mieli informację o tym, że Bóg będzie w jakikolwiek sposób działał na tej ziemi. I my wiemy, że Bóg działa w kontekście zbawienia, w kontekście Chrystusa. On go posłał i właśnie w tych słowach Starego Testamentu były zawarte różne elementy wskazujące nam na Zbawiciela. I dalej kontynuuje, że cóż bowiem, jeśli niektórzy nie uwierzyli? Czy wszyscy z narodu izraelskiego uwierzyli, kiedy przyszedł Chrystus? Oczywiście, że nie. Niektórzy nie uwierzyli. Kontynuuje. Czyż ich niewiara zniweczy wiarę Boga? Mamy ludzi, którzy nie uwierzyli i próbuje przekazać nam, że niewiara kogokolwiek nie jest elementem, który determinuje to, czy Bóg działa, czy Bóg nie działa, czy Bóg jest wierny, czy jest niewierny. Wiara lub niewiara jest czymś, co jest osobiste. I sądzę, że zauważyliśmy to już i w pierwszym, i w drugim rozdziale, iż każdy musi wybrać Boga. Jest to osobista relacja. Czytamy, czyż ich niewiara zniweczyła wiarę Boga? Nie daj Boże, przeciwnie. Niech Bóg będzie prawdziwy, a każdy człowiek kłamcą, jak jest napisane, abyś okazał się sprawiedliwy w swoich słowach i żebyś zwyciężył, gdy będziesz sądzony. Znów nawiązanie do sądu, ale zauważcie, że ten fragment jest pewnym nawiązaniem do czegoś, co jest napisane w Starym Testamencie. Paweł jasno mówi, jak jest napisane. Teraz pytanie, gdzie jest napisane? Jest to fragment z Psalmu 51. Dla przypomnienia, dokładnie jest to werset 4. I w tym psalmie Dawid zwraca się do Pana Boga po pewnym bardzo ważnym wydarzeniu w jego życiu. Był to grzech z Betszebą. Dawid w tej chwili zdradził swojego najlepszego dowódcę wojska, współżył z jego żoną, doszło tu do cudzołóstwa, morderstwa, wielki spisek. W pewnym momencie spisek wychodzi na jaw wskutek tego, że Bóg posyła proroka do Dawida, ukazuje jego grzech i Dawid modli się, wyznając swoje grzechy, okazując taką prawdziwą skruchę i mówi właśnie te słowa, abyś okazał się sprawiedliwy w swoich słowach, żebyś zwyciężył, gdy będziesz sądzony. Ale w tym psalmie on nie mówi o sobie, ale mówi o Bogu.
Mówi o Bogu, że Bóg będzie sprawiedliwy, kiedy w kontekście doświadczenia Dawida, kiedy on zgrzeszył, to nie oznacza, że Bóg nie jest sprawiedliwy. To doświadczenie wręcz inaczej, ono pokazuje, że Bóg jest sprawiedliwy i że Bóg nie powie, poklepie po ramieniu Dawida i powie, ty jesteś królem, jesteś moim pomazańcem, wybranym, to nic się nie stało, prawda? To zapomnijmy o tym. Jest zupełnie inaczej. Pan Bóg posyła ludzi, aby pokazali królowi, że źle czyni. Król uniża się i mówi, nie wiem, co mnie opętało, zrobiłem źle i szuka Boga w tym doświadczeniu. I mówi, że Bóg i tak będzie sprawiedliwy, nawet jeżeli on jest niesprawiedliwy, że sprawiedliwości Boga nic nie zmieni. I kontynuuje. Jeśli więc nasza niesprawiedliwość uwydatnia sprawiedliwość Boga, cóż powiemy? Czy niesprawiedliwy jest Bóg, który okazuje gniew? Mówią po ludzku. Jeszcze raz. Jeśli więc nasza niesprawiedliwość uwydatnia sprawiedliwość Boga, a więc jeżeli ja grzeszę, to uwydatniam sprawiedliwość Boga. I Paweł kontynuuje. Czyż niesprawiedliwy jest Bóg, który ukazuje grzech? No skoro moja niesprawiedliwość wywyższa Boga, to dlaczego ja mam być sądzony? To jest to, co Paweł próbuje powiedzieć. I podkreśla, mówię po ludzku. Takie jest ludzkie rozumienie. I kontynuuje dalej w 6 wersecie. Nie daj Boże, jak wtedy Bóg mógłby sądzić świat. Jeśli bowiem prawda Boża przez moje kłamstwo obfitowała ku Jego chwale, czemu jeszcze ja jestem sądzony jako grzesznik? Spójrzcie, że on rozwija tą samą myśl. Zwraca uwagę, że no to nie może tak być, że jeżeli mój grzech wywyższa Boga, to znaczy Bóg jest ukazany jako sprawiedliwy wskutek nawet w chwili, w której człowiek grzeszy, to ja teraz mogę grzeszyć. On mówi, mówię po ludzku. I mówię, że Bóg może sądzić świat, podaje swój przykład. Jaki jest przykład apostoła Pawła? Co on tak naprawdę zrobił przeciwnego woli Bożej? Odrzucił Chrystusa na początku, prześladował lud Boży, czyli chrześcijan, nowotestamentowy lud Boży, tych, którzy przyjmowali to, co Bóg przygotował w kontekście zbawienia. On ich prześladował, próbował Ewangelię zgasić w zarodku i mówi o swoim doświadczeniu, że prawda Boża przez moje kłamstwo obfitowała ku Jego chwale. Czemu jeszcze ja jestem sądzony jako grzesznik? Mówi, jeżeli to jest prawdą, to ja prześladując Kościół Boży tak naprawdę wywyższałem go i dlaczego mam być sądzony? Dlaczego w ogóle potrzebowałem nawrócenia? Jeżeli, podkreślam, jeżeli prawdą jest to, że grzech wywyższa Boga i to jest coś dobrego. I kontynuuję dalej. Dlaczego więc nie mówić, jak nas szkalują i jak niektórzy twierdzą, że mówimy? Bardzo ważny fragment. Paweł nie mówi, że tak naucza, ale niektórzy mówią, że chrześcijanie się tak zachowują i mówi teraz. Będziemy robić złe rzeczy, aby przyszły dobre. Ich potępienie jest sprawiedliwe. A więc Paweł kończy tą myśl stwierdzeniem, że niektórzy twierdzą tak, ale to nie jest prawda, ponieważ nie o to chodzi. Bóg i tak będzie sprawiedliwy, nawet jeżeli lud Boży, ktoś, kto mówi, że jest z Bogiem i należy do Chrystusa, jeżeli on grzeszy, to nie uwłacza charakterowi Bożemu, to nie zmienia jego sprawiedliwości, ale niektórzy myślą tak, jak mówią te wersety, właśnie od 5 do 8, i mówią, że no to grzeszmy do woli, bo wtedy Bóg będzie wywyższony, ponieważ On jest czysty, On jest święty. I Paweł mówi, nie, my tak nie uczymy. Ty nie możesz grzeszyć, ponieważ wywyższasz Pana Boga i to jest w porządku. Wręcz odwrotnie. Mówi dalej, cóż więc, czy przewyższamy ich żadną miarą? Ponieważ przedtem dowiedliśmy, że zarówno Żydzi, jak i Grecy wszyscy są pod grzechem. Jak jest napisane, nie ma sprawiedliwego ani jednego. Nie ma rozumnego i nie ma nikogo, kto by szukał Boga. Paweł wraca myślami do poprzednich rozdziałów i skraca je tutaj i mówi, że poganie zgrzeszyli, odeszli,
Lud Boży grzeszy i odszedł. Wszystkich prawo Boże definiuje z ludu Bożego, a bez prawa sumienie ich potępia. Wszyscy zgrzeszyli. Nie ma sprawiedliwego. Nie ma ani jednego człowieka, który by przez całe swoje życie nie zgrzeszył, nie odszedł od Boga, nie uczynił czegoś, co jest sprzeczne z sumieniem. Zarówno grupa pogan, jak i grupa ludu Bożego Izraela jest w jednej i tej samej sytuacji. Wszyscy są zamknięci w tym dużym nawiasie w grzechu. Jedynym wyjściem jest Chrystus, jest Ewangelia Chrystusa. I mówi dalej, że nie ma nikogo rozumnego, kto by szukał Boga. Natura człowieka, tutaj u Pawła, jest ukazana jako ta, która nie szuka Boga. To Bóg szuka człowieka, ale nie człowiek szuka Boga. My sami z siebie nic nie potrafimy dobrego wykrzesać. I mówi, wszyscy zboczyli z drogi. Razem stali się nieużyteczni. Nie ma nikogo, kto by czynił dobro. Nie ma ani jednego. Grobem otwartym jest ich gardło. Zdradzają swymi językami. Jad żmi pod ich wargami. Ich usta pełne są przeklinania i goryczy. Ich nogi są szybkie do rozlewu krwi. Zniszczenie i nędza na ich drogach. A drogi pokoju nie poznali. Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami. A wiemy, że wszystko, co mówi prawo, mówi do tych, którzy są pod prawem, aby wszystkie usta zostały zamknięte i aby cały świat podlegał karaniu Boga. Nadrzędny element związany z prawem Bożym. Ono jest po to, aby pokazać grzech. Aby ukazać z jednej strony tych, którzy mają wielkie poznanie, a więc naród Izraela albo Żydów, jak określa to właśnie list do Rzymian, jako tych podlegających pod grzech, ponieważ ono ich potępia, bo ich zachowanie jest niezgodne albo łamie te przykazania. Z drugiej strony poganie, którzy również poznali nie spisane przykazania per se, ale poznali charakter Boży w pewien sposób a. przez stworzenie, które źle interpretowali, b. przez sumienie, z którym walczyli i mówili, ja nie chcę robić tak, czemu mam być dobry? Lepiej jest, jak będę samolubny. Lepiej jest, jeżeli pominę tą osobę. Lepiej jest, jeżeli ja zaciągnę większy dług. Jeżeli ja będę tą osobę w jakiś sposób ograbiał z tego, co ma. I spójrzcie, że jeżeli cofnęlibyśmy się do Ewangelii, do przesłania, o którym mówił Jan Chrzciciel, to on mówił dokładnie to samo, co mamy tutaj. Mówił, że ci, którzy przychodzili do Niego, zaczynali Go pytać, no to co mamy robić, aby odziedziczyć zbawienie? Ale mówił, do żołnierzy? No wy, kiedy idziecie do ludzi, to nie bijcie ich, bądźcie, róbcie tylko tyle, ile powinniśmy. Kiedy mówił do celników, czyli do tych, którzy pobierali różne podatki, długi, mówił, bierzcie tylko tyle, ile macie wziąć, ale nie bierzcie więcej. W starożytnym Rzymie celnicy potrafili zdzierać z ludzi nawet do tysiąckrotnej wielkości długu, aby zdobyć dla siebie troszkę więcej albo dużo więcej. A więc nagle Ewangelia jest tym, która zmienia ludzi, aby ich grzeszne postępowanie było ujawnione i aby było ukazane właśnie niesamolubne postępowanie, takie, które cechuje nawróconą osobę, które cechowało Chrystusa jako tego, od którego wszystko pochodzi i co On może nadać człowiekowi. Ale to nie jest wszystko, ponieważ przez to, że mamy prawo i jedno i drugie, wszyscy ludzie są z natury, z założenia ukazani jako grzeszni i w kontekście sądu Bożego są potępieni. A więc teraz, uwaga, 20 werset. Dlatego z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało w jego oczach, gdyż przez prawo jest poznanie grzechu. Lecz teraz bez prawa została objawiona sprawiedliwość Boga poświadczona przez prawo i proroków. O jakiej sprawiedliwości Paweł może tutaj nam mówić? Sprawiedliwość Boga, która się ukazała, ale w sumie to ona się nie ukazała z prawa, ale z czegoś innego, co w sumie wynika z prawa i proroków. Do czego Paweł nawiązuje? Do Biblii.
starotestamentowej, oczywiście Biblii, czyli zbioru ksiąg, które ludzie mieli, w których Pan Bóg objawiał im swoją wolę, która zapowiadała przyjście Mesjasza, Jezusa. Tak naprawdę Paweł mówi nam tutaj o Mesjaszu, że prawo Boże z jednej perspektywy pokazuje nam grzech i każdy jest skazany na śmierć z definicji. Ale mamy wyjście, ponieważ nikt nie jest usprawiedliwiony. Uczynki prawa mają swoją rolę, pokazują nam, czy my przybliżamy się do charakteru Bożego, czy też się od Niego oddalamy z definicji i pogan, i Żydów, czy też pogan i Kościoła Bożego w Starym Testamencie, lub mamy zbawienie, które nie pochodzi ani z którejkolwiek z tych grup w kontekście usprawiedliwienia się jakimikolwiek działaniami, ale pokazuje nam, że ono pochodzi ze Starego Testamentu. Tam są jakieś informacje o tym. I 22 werset czytamy takie słowa. Jest to sprawiedliwość Boga przez wiarę Jezusa dla wszystkich i na wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga. A zostają usprawiedliwieni darmo z Jego łaski przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie. Jego to Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę w Jego krew, aby okazać swoją sprawiedliwość przez odpuszczenie w swojej cierpliwości przedtem popełnionych grzechów. Wow, to jest niesamowity werset. Spójrzcie, że tu jest nagle ukazane, że nie ma sprawiedliwości samej z siebie. Ta sprawiedliwość Boga jest poświadczona przez proroków, ale tutaj w 22 wersecie mamy sprawiedliwość Boga, która jest przez coś konkretnego. Ona jest przez wiarę, ale nie byle jaką wiarę. To jest niesamowite, że na początku Paweł mówił bardzo ogólnie o wierze. Ale tutaj w trzecim rozdziale zwraca nam uwagę, że ta wiara z tej takiej bardzo ogólnej staje się bardzo ukierunkowaną wiarą. Że osoby, które przyjmują tą sprawiedliwość, szukają tej sprawiedliwości Bożej, mają jakąś konkretną drogę do przebycia, coś do zrozumienia. Zrozumienie, że Biblia mówi nam o Mesjaszu, o Chrystusie, który ma przyjść, a kiedy poznamy to, co mówi, łączymy to z tym, co się wydarzyło w pierwszym wieku, z tym, jak Chrystus przyszedł, głosił, zmarł, zmartwychwstał i wstąpił do nieba, łączymy te wszystkie elementy i prosimy Boga o wiarę, która jest wiarą Jezusa, która jest dla wszystkich wierzących. I znowu, nie ma różnicy. Każdy, kto chce, tak jak mówił pierwszy rozdział, 16 werset, dla każdego, kto uwierzy, najpierw Żyda, potem Greka, Ewangelia jest dla wszystkich. Dla wszystkich jest zbawienie, nie ma żadnej różnicy. I Jezus, albo też Jego wiara, jest tym, co łączy wszystko razem. To jest ciekawe, ponieważ sama wiara, taka zwykła wiara, jest niewystarczająca w pewnym sensie. Spójrzmy na wiarę Chrystusa. Chrystus w całym swoim doświadczeniu szedł prosto na krzyż. Mimo, że były pewne trudne chwile w życiu Pana Jezusa, mimo, że były pewne zmagania, to Jego życie pokazało, że miał wiarę, która jest w stanie zaprzeć się samego siebie, zrezygnować z tego, co ja chcę, z tego, jak ja bym zrobił, jak ja bym żył wygodnie, ja bym żył w dostatku i idzie na Golgotę, aby pozostawić wszystko, zrezygnować z własnego życia, wziąć grzechy każdego człowieka, oddzielić się całkowicie od Ojca, umrzeć jako grzech za grzeszników, abyśmy my mogli przyjąć tą wiarę, tą sprawiedliwość. I wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga. Zostają usprawiedliwieni darmo z Jego łaski przez odkupienie, które jest w Chrystusie. Proste słowa. Usprawiedliwienie, darmo, odkupienie. Ale jaka jest w nich głębia? Zobaczcie, że aby kogoś odkupić, trzeba z czegoś zrezygnować.
trzeba dać swoje pieniądze, aby kogoś wykupić z długu, bo to jest bardzo, bardzo praktyczny język. Trzeba z czegoś zrezygnować, trzeba oddać coś swojego. Ale to nie jest wszystko, ponieważ mamy tutaj, że jest to dla nas za darmo. To znaczy Jezus pozostawił wszystko, aby ciebie odkupić, ale ty nie musisz dawać niczego, ponieważ to jest dar. Chrystus chce ci to dać. On chce dać tobie odpuszczenie grzechów, bo to Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę w Jego krew, aby okazać swoją sprawiedliwość przez odpuszczenie w swojej cierpliwości przedtem popełnionych grzechów. Przez co się wszystko dzieje? Przez krew. Krew jest najważniejszym elementem, na który Paweł tutaj zwraca uwagę. Ponieważ zobaczcie, że ta wiara nie może być tylko w to, że Jezus był. To nie jest ta wiara. Wiara, o której Paweł mówi, to jest wiara w to, że Jezus jak przyszedł, to On wziął na siebie nasze przestępstwa, nasze grzechy i musiał zapłacić życiem, tak jak każdy z nas musi zapłacić swoim życiem, jeżeli nie przyjmie Chrystusa. Jeżeli Chrystus, czy też Jego wiara Chrystusa nie stanie się czymś żywym doświadczeniem, które zmienia, wtedy, jeżeli nie przyjmiemy Chrystusa w taki sposób, jak to jest opisane w tych fragmentach, cofamy się do wersetów wcześniej i mówimy, że wszystko, całe to prawo, które mówi, to wszystko mówi o tym, że którzy są pod prawem, są pod grzechem. Wszystkie usta zostały wtedy zamknięte, aby cały świat podlegał karaniu. Jesteśmy wtedy karani. Nie mamy zbawienia, ponieważ nie uwierzyliśmy w Chrystusa, nie uwierzyliśmy w tego baranka Bożego, w tą ofiarę, w której dochodzi do śmierci. Tej śmierci, która należy się nam. I 26 werset mówi nam, aby okazać swoją sprawiedliwość w obecnym czasie po to, aby On był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który jest z wiary Jezusa. Niektóre przekłady w tym fragmencie tłumaczą to troszkę inaczej, ale ten fragment jest identyczny w swojej gramatyce greckiej z tym fragmentem, który mamy w 24, w 22 wersecie. Tam jest tym, który ma wiarę Jezusa. Zobaczcie, że Paweł próbuje nam zwrócić uwagę, że posiadanie wiary Jezusa jest tym, co zmienia nas i tym, co sprawia, że z samolubnego człowieka, w jakimkolwiek aspekcie grzechu byśmy rozmawiali, staje się on niesamolubnym i krok za krokiem próbuje podążać za Chrystusem i prosić Go, aby to On żył w nim, aby On mu udzielił swojego charakteru. Wiecie, to jest niesamowite. Jeżeli popatrzymy sobie na apostołów, na 12 apostołów, tych, którzy są osobami mającymi właśnie być emisariuszami Chrystusa na ziemi, tymi szczególnymi emisariuszami. Czy oni byli doskonali, kiedy poznali Pana Jezusa? Nie. Jeden kłócił się z drugim, czasami mówili, że Panie Jezu, jeżeli oni Ciebie odrzucają, to my tutaj ogień ściągniemy jak Eliasz. Raz na jakiś czas wpadał Piotrowi pomysł do głowy, który był często niezgodny z wolą Pana Boga, zaczynał mówić dużo rzeczy fajnych, a potem zaczynał mówić, Panie Jezu, Ty na pewno na Golgotę nie pójdziesz. Czasami oni mieli przebłyski, które kierowały ich do Boga, a czasami ich od Niego oddalały. Ich życie było ciągłą walką. I Paweł nie mówi, że my nie będziemy mieli walki tutaj w tym życiu. Że my będziemy mieli, teraz poznałem Pana Jezusa, żyję uświęconym życiem i wszystko będzie proste. Absolutnie tego nie mówi. Ale mówi o dążeniu serca, o tym obrzezaniu właśnie tego serca, które pomoże ustawić nasze życie, aby ono szło tymi śladami, które zostawił Chrystus. I wiecie, to jest niesamowite, ponieważ uczniowie Chrystusa dotarli do pewnego momentu, którym była Golgota, w którym zawiedli Chrystusa w każdym aspekcie, o który ich prosił. W każdej chwili. Nigdzie ich nie było. Uciekli. Oddzielili się od Niego. Ale później, kiedy do Niego wrócili,
to on ich nie odrzucił, ale pokazał im ich doświadczenie takim, jakie było, które pokazuje ich niewystarczalność, że własnymi siłami oni nic nie zrobią. I dopiero po tym doświadczeniu są gotowi, aby głosić Ewangelię całemu światu. A więc doczytajmy do końca. Gdzież więc jest powód do chluby? Został wykluczony. Przez jakie prawo? Uczynków? Nie, przez prawo wiary. Tak więc twierdzimy, że człowiek zostaje usprawiedliwiony przez wiarę bez uczynków prawa. Czy Bóg jest jedynie Bogiem Żydów, czy też nie pogan? Istotnie i pogan. Ponieważ jeden jest Bóg, który usprawiedliwi obrzezanych z wiary i nieobrzezanych przez wiarę. Czy więc obalamy prawo przez wiarę? Nie daj Boże. Przeciwnie. Utwierdzamy prawo. Jeżeli pierwszy raz to czytamy, możemy dojść do wniosku, że Paweł chyba sam nie wie już, o czym mówi. No skoro prawo nam pokazuje grzech, no ale teraz żyjemy w erze chrześcijaństwa, Chrystus jest wywyższony, to jak teraz mamy wracać do prawa? Spróbujmy spojrzeć na to jeszcze raz. Gdzież więc jest powód do chluby? Został wykluczony. Przez jakie prawo? Uczynków? Nie, przez prawo wiary. Czym moglibyśmy się chlubić? To jest pytanie, które należy sobie zadać. No poznałem prawo Boże, poznałem Chrystusa, to teraz ja mam się czym chlubić, ponieważ zaakceptowałem, że załóżmy 10 przykazań, weźmiemy tutaj na tapetę, ponieważ one są w dużej części omawiane i przytaczane przez Pawła w pierwszym, drugim rozdziale, jako coś, co my akceptujemy. Nie kradnę? Nie kradnę. Nie zabijam? Nie zabijam. Nie oddaję pokłonu fałszywym Bogom? Nie oddaję pokłonu fałszywym Bogom. Nie robię sobie rzeźbionych posągów i innych dziwnych rzeczy. Patrzę na przykazania Boże i mówię, jest w porządku, prawda? Przecież wszystko robię tak, jak litera mówi. Jest super. Ale Paweł tutaj pokazuje, że przykazania miały nam zdefiniować, czy my grzeszymy, a nie czy jesteśmy sprawiedliwi. I kontynuuje, że nie ma czym się chlubić, ponieważ wszystko jest przez prawo wiary. A czym jest prawo wiary? To znaczy, czym jest ta wiara, o której on mówił, ta wiara Chrystusa? To jest czymś, co Chrystus daje nam, o co Jego prosimy. Mówimy, Panie Boże, proszę Cię, Jezu, zrób coś z moim życiem, pomóż mi, abym był jak Ty. To kto teraz tutaj ma się czym chlubić? Ja? No na pewno nie, bo proszę kogoś, kto jest silniejszy. Zobaczcie, Paweł pokazuje, że wiara, do której tutaj nawiązuje, jest czymś, kiedy my prosimy kogoś, aby wykonał coś, co jest dla nas niemożliwe. I niesamowite jest to, że kiedy mówię właśnie o tej wierze, to powołuję się na Abrahama, a w doświadczeniu Abrahama, kiedy jemu zostało to poczytane, jego wiara została mu poczytana jako sprawiedliwość, on wtedy wierzył Bogu w rzeczy nadprzyrodzone, wręcz niemożliwe do wypełnienia. Jak? Mój naród wielki, mam albo ja jestem bezpłodny, albo moja żona, a w ogóle to jesteśmy praktycznie pośrodku jakiegoś kraju, który należy do dziwnego ludu i nie ma tutaj szans na zdobycie jakiegoś przyczółka, aby założyć nację. Ale uwierzył, że Bóg może. I czytamy dalej, że tak więc twierdzimy, że człowiek zostaje usprawiedliwiony przez wiarę bez uczynków prawa. Nie ma czegoś, co my możemy zrobić, co pomoże nam otrzymać zbawienie. Nie ma. Ale z drugiej strony wychodzi z tego, że jeżeli będziemy przyjmowali zbawienie, ale nasze życie będzie takie jak pogan, to nagle się okazuje, że my również zbawienie tracimy. Ale tu mówi o zyskiwaniu, o zdobyciu zbawienia, o przyjęciu Chrystusa, a nie o wytrwaniu w Chrystusie, o czym mówi w innych fragmentach. Czy Bóg jest jedynie Bogiem Żydów, czy też nie pogan? Istotnie i pogan, ponieważ jeden jest Bóg, który usprawiedliwi obrzezanych z wiary i nieobrzezanych przez wiarę. Do czego nawiązuje Paweł? Znów do dwóch myśli, które były w poprzednich rozdziałach. Jedna myśl była związana z tym, że jest Bóg dla wszystkich, a druga myśl była związana z tym, że obrzezanie nie ma znaczenia, ponieważ co jest ważne? To, czy ktoś żyje w zgodzie ze Słowem Bożym.
Jeżeli żyjesz w zgodzie ze Słowem Bożym i jesteś obrzezany, super. Jeżeli nie żyjesz, ale jesteś obrzezany, nic ci to nie pomoże. Ale jeżeli nie jesteś obrzezany, ale masz wiarę, to ta wiara jest czymś, co jest wystarczające. A więc nie ma różnicy. Ponieważ jeden jest Bóg, który usprawiedliwi obrzezanych z wiary i nieobrzezanych przez wiarę. Czy więc obalamy prawo przez wiarę? Nie daj Boże, przeciwnie, utwierdzamy prawo. Dlaczego utwierdzamy? Cała ta myśl wydaje się, że mówi o obaleniu prawa, o unieważnieniu prawa i ukazaniu Chrystusa jako czegoś, co zmienia. Dla wielu. Ale trzeba by na pewno, jeżeli popatrzymy na te drugi rozdział, na te fragmenty, w których Paweł zwracał nam uwagę, że chrześcijaństwo bez praktycznego wyżywania wiary w zgodzie z Bożym Słowem jest nic nie warte. A może Pawłowi chodzi o inną perspektywę, że nagle w chwili, w której my uwierzymy w to, co mówi Słowo Boże, że nasze życie się zaczyna zmieniać, że ono nie pochodzi z tego, że my teraz, aha, dobrze, no to muszę robić, aha, a tutaj mamy to muszę robić, tylko pochodzi z tego, że my widzimy ofiarę, którą Chrystus zapłacił za nas i my chcemy, z naszego serca wynika pragnienie, aby być jak On. Zachęcam was, abyście sobie spojrzeli do 5 rozdziału Ewangelii Mateusza, do kazania na górze. Jednego z najczęściej cytowanych, najczęściej omawianych i kazania na temat kazania na górze to jest po prostu multum w całym internecie. Zachęcam, abyście sami przeczytali ten rozdział i zobaczyli, jak Jezus również przechodzi od błogosławieństw dla tych, którzy szukają w sercu Boga. Później przechodzi przez motyw związany ze światłem, jakim oni są, że oni się nie powinni chować, oni powinni być na świeczniku, aby inni widzieli i chwalili Boga. Mówi o elemencie sprawiedliwości tych ludzi i o aspekcie przykazań Bożych, o tym, jak trzeba spojrzeć na pewne rzeczy. Tam mówi te sławne słowa, że jeżeli ktoś patrzy na niewiastę pożądliwie, to już zgrzeszył w swoim sercu. Ktoś, jeżeli mówi głupcze do swojego brata, ten już jest winien jego życia. Zobaczcie, że Jezus rozwija pewne myśli związane z tym, jak człowiek powinien funkcjonować w Królestwie Bożym. Ten, który jest nawrócony. Paweł robi dokładnie to samo w tym fragmencie. Chrystus pokazuje siebie jako źródło, Paweł pokazuje Chrystusa jako źródło. A więc zobaczcie, że z innej perspektywy patrząc, tak naprawdę on pokazuje prawo Boże jako coś, co Chrystus udziela każdemu z nas i nie obala, ale tak naprawdę wywyższa prawo Boże do takiego stopnia, że tylko Jezus może sprawić, abyś ty przykazania Boże przestrzegał. Abyś ty był właśnie w pełnym tym słowa, w tym takim holistycznym sensie zbawiony. Z jednej strony odkupiony przez Chrystusa, a z drugiej strony Chrystus, który pragnie dać tobie jego wiarę, która pozwoli ci, aby nieważne co się działo, nieważne jakie będą sytuacje w twoim życiu, nieważne jak wielu wrogów będziesz miał, ty będziesz trwał przy Chrystusie, a on będzie tym, który będzie ci dawał siłę. I spójrzcie, chrześcijanie w pierwszym wieku, którzy szli na śmierć, męczeńską śmierć. Oni mieli tą wiarę. Oni patrzyli na Chrystusa i dla nich nic się nie liczyło. Czy oni będą mieli życie, czy oni je stracą. Dlatego zachęcam was, abyście również, patrząc na ten rozdział, widzieli tutaj zachętę, którą Paweł kieruje do chrześcijan i tych z pogan, i tych, którzy pochodzą z ludu Bożego starotestamentowego, z Izraela albo też Żydów. On do wszystkich tych ludzi mówi, abyście patrzyli na Chrystusa i byli przemienieni na Jego obraz, aby Jego charakter był w was wpisany. A wtedy cudzołóstwa, różne złe rzeczy, nieposłuszeństwo Bogu, rodzicom i wiele, wiele innych grzechów będzie znikało z waszego życia, ponieważ to miejsce zajmie Bóg. Dlatego zachęcam was, abyście razem z nami towarzyszyli nam w kolejnych wykładach, kiedy będziemy patrzyli sobie na
czwarty rozdział, na kolejne rozdziały, w których Paweł jeszcze bardziej rozwija te myśli, abyśmy zobaczyli z naszej perspektywy dzisiaj, że często jesteśmy bardzo blisko z myśleniem naszym, tak jak myśleli wtedy chrześcijanie. Że nie ma tak dużej różnicy i czasami popadamy w błędy, w które oni popadali, próbujemy usprawiedliwić samego siebie, a tutaj Paweł zwraca nam uwagę, że Bóg nikogo nie usprawiedliwi, tylko my musimy przyjąć Jego sprawiedliwość i zaakceptować to życie, które Chrystus chce nam dać w sobie.